dla jednego z widzów, dla odpowiedzi, jak to jest zrobione. Tu jak widać wywaliłem w bagażniku ten otwór na narty. Jest zamontowany głośniczek. On jest wsunięty tam, jak widać, dalej. Jest odstęp zrobiony w obudowie, żeby głośnik nie bił mi o te blachy. Następnie przejdziemy do bagażnika. W bagażniku kawałek płyty obrobiony, dokręcony z drugiej strony do obudowy. Skrzynka jest dotąd. Wzmacniacz jest przykręcony do skrzynki. No i tutaj tak. Tu jest skrzynka nasza. No i tam jest kawałek płyty, żeby to wyglądało identycznie. Dokręcony do blachy na wkręty. No i cały nasz montaż. Tak to wygląda. Nie robiłem na siwo, gdyż chciałem, żeby od wewnątrz, jak tam jest skóra, wyglądało to estetyczniej w środku. Czarny kolor lepiej tam współgra. Na różnych portalach można to kupić i to jest siwe. No i moim zdaniem z wewnątrz to kiepsko wygląda. Ten siwy kolor, czarny głośnik, czarna skóra, by to słabo wyglądało. Czarne odbicie jest lepsze. No wewnątrz bagażniku to się kiepsko prezentuje, bo jest czarne i siwe. No. No ale nie chciało mi się tego dwa razy obklejać. Tu i tak rzadko ktokolwiek zagląda. Pełne wymiary skrzynki to tu, jak wam pokażę, ta płyta ma 10 cm długości. Jest zamontowana, a nie widać, 8 cm od spodu i ma długość 33 cm. Wysokość, przepraszam. Sama skrzynka ma 54 cm długości. Tutaj jest jakieś, no nie widzę dobrze, odliczmy sobie, 22 cm górą. cm dołem długości i jakieś 39-40 cm wysokości. Z przodu od głośnika są przykręcone 3 płyty. Jedna 18 mm, na której jest zamocowany głośnik. Na dystans jest zrobione, bodajże, jak się nie mylę, jest 10 i 16, 26 mm na dystans jest zrobione, żeby ten głośnik mógł sobie swobodnie pracować. Czyli pierwsza płyta ma jakieś, no trochę ma, no 18 albo 16, 42 mm ta pierwsza płyta, która została tu położona, ma w sumie 42 mm. Koszt takiej skrzynki na portalu jakieś 350 zł. Mi za zrobienie tego wyszło jakieś 50 zł. Bo to jest ze starych mebli. Więc lepiej sobie zrobić samemu. Bo po co przepłacać? A coś zrobione samemu bardziej człowieka cieszy niż stracone pieniądze.